Jedziemy, dobra. Witam Państwa bardzo serdecznie na czwartej, ostatniej części konferencji. Jest z nami ostatnia, trzecia grupa zawodników. Damian Wojda, Kuba Ozimek, Damian Mosiejko oraz Gabriel Szygenda. Zanim wysłuchamy pytań z sali, będą pytania od naszych kibiców. Jako pierwsze mamy pytanie do Damiana Wojdy. Ostatnie mecze grałeś na pozycji środkowego pomocnika w Luzinie. W Gryfie jesteś brany pod uwagę jako napastnik. Na jakiej pozycji czujesz się najlepiej? Tak, to prawda, w Gruzinie grałem jako środkowy pomocnik, gdzieś tam od dziecka grałem jako środkowy pomocnik. Dopiero gdy przyszedł do nas trener Bednarczyk w Pogoni Lembor, którego serdecznie pozdrawiam, zmienił moją pozycję na napastnika i myślę, że to fajnie wyglądało. Dałem tam dużo bramek, 13 w rundzie. Dzięki temu transfer wyżej, czyli do Gruzina. I tam grałem jako środkowy pomocnik u trenera Waldka Wolkusza, którego też bardzo pozdrawiam. I najbardziej czuję się, najlepiej czuję się jako napastnik. Myślę, że tutaj w Gryfie dam Wam dużo radości i wszyscy będą zadowoleni z mojej gry. Okej. Teraz będzie Kuba Ozimek. To już Twoje drugie spotkanie z trenerem Millerem. Tym razem jest to na poziomie seniorskim. Jakie uczucia Tobie towarzyszą? Myślę, że na pewno powrót do bycia z trenerem, który zaszczepił we mnie wolę zwycięstwa, wolę walki, na pewno miłe powroty. Myślę, że na pewno powrót do takiego miejsca, gdzie tu, do Słupska, do mojego miejsce, gdzie mieszkam, naprawdę. Myślę, że z trenerem zbudujemy coś, co będzie fajnie funkcjonowało w lidze. Pytanie teraz do Damiana Mosiejko. Jesteś najbardziej doświadczonym piłkarsko zawodnikiem w naszym klubie. Co zamierzasz wnieść do szatni? Szeregi Gryfa. No, to ciężkie pytanie, żeby tak to wszystko skleić. Wydaje mi się przede wszystkim organizacja gry, być też przykładem dla niektórych młodych zawodników, bo sam kiedyś zaczynałem i miałem się od kogo uczyć i wiem, że to jest bardzo ważne, być też przykładem dla młodszych zawodników, a na boisku no, bronić się grą i jakością piłkarską. I teraz pytanie do Gabriela Szygendy. Trener, poprzedni trener uważał Cię za zawodnika uniwersalnego. Jak Ty do tego odniesiesz? Zgodzę się z tym. Jestem uniwersalnym zawodnikiem. Tak naprawdę, gdzie mnie trener postawi, to będę grał i będę dawał się 100%, ale najlepiej czuję się z boku boiska, skrzydło, wahadło bądź bok obrony. Kolejne pytanie do Damiana Wojdy. Występowałeś przeciwko Gryfowi w meczach derbowych. Jak wspominasz tamte spotkania? Atmosfera była bardzo cudowna. Kibicowsko bardzo fajnie się tutaj grało. Duża motywacja jest to dla mnie. Już? Okej, jeszcze jedno pytanie. Czy obecność Fabiana Słowińskiego, Andrzeja Łysieka i Macieja Miesznikowskiego, którzy przodowali w ilości bramek w poprzednim sezonie, i Ciebie, który byłeś bardzo długo liderem strzelców, jeszcze bardziej zmotywuje Cię do tego, żeby zdobywać większą liczbę trafień? Tak, ja przyszedłem tutaj do tego zespołu robić liczby, bo napastnika się z tego rozlicza i myślę, że pójdzie to w dobrym kierunku. Jako że jest tu trener Miller, który dobrze nakierunkuje mnie na tej pozycji. Teraz pytanie do Kuby Ozimka. Czy czas spędzony w rezerwach Arki Gdynia uważasz za wartościowy czas, który dużo Ci dał? Przede wszystkim w rezerwach była to mniejszość. Cały sezon grałem w roczniku starszym w Centralnej Lidze Juniorów W19.
Myślę, że na pewno od deski do deski zagranie dało mi to, że utrzymałem tą formę przez cały sezon. Wzmocniłem się, stwierdziłem, że dobrym kierunkiem będzie próba pójścia wyżej, zyskania doświadczenia kolejnego, spróbowania wrócić tutaj do siebie, spróbować w seniorach. Myślę, że na pewno dużo to przyniesie dla mnie doświadczenia. Pytanie do Damiana Mosiejko. Z czego wynika to, że tak doświadczony zawodnik jak ty będzie od tego sezonu reprezentował barwy klubu trzecioligowego? Na to miało wpływ wiele rzeczy, ale przede wszystkim chęć powrotu do kraju. Z Gryfem rozmawiałem już praktycznie od połowy maja i byliśmy w kontakcie. Też zachowali się bardzo w porządku, lojalnie, bo też jakby w Norwegii jest inaczej sezon trwa i teraz jakby byłem po pierwszej rundzie była przerwa. Też wiele formalności musiałem załatwić, które cały czas jakby trwają. A ze względów sportowych, no też jakby chciałem wrócić tu i szukałem czegoś, co zainteresuje mnie sportowo i będzie to fajne wyzwanie. I uważam, że drużyna, która wywalczyła z czwartej do trzeciej ligi jest dobrym kierunkiem. Tym bardziej, że to Beniaminek, który chce o coś grać, a nie tylko się bronić. I myślę, że to jest też kluczowe i wizja trenera klubu. Wszystko. Teraz pytanie do Gabriela Szygendy. Dużo kibiców na Facebooku dostrzega twoje podobieństwo przy zdjęciu profilowym do popularnego Freeza z ekipy. Czy zamierzasz wykorzystać to i sprowadzić więcej młodych kibiców na stadion Gryfa? Myślę, że nie w tym sensie będę sprowadzał młodych zawodników na stadion, lecz no, swoją grą i determinacją. I w sumie tyle. Bo nie jesteście rodziną. Ja i Fris? Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, to Damiana Mosiejko odmieniamy swoje nazwisko? Mosiejko. Nie odmieniamy. Nie odmieniamy, dobrze. Można się rozwijać w trzeciej lidze, gdy ma się doświadczenie z dużo wyższych klas? Wszędzie można się rozwijać. Ja podchodzę do tego tak, że dla mnie piłka to jest przygoda, która kiedyś się skończy i to jest normalne w naszym zawodzie. I ja z tego czerpię pełnymi garściami. Byłem w wielu klubach, większych, mniejszych i uważam, że jeśli się ma fajnych kolegów, fajnych ludzi dookoła, no to wszędzie się rozwiniesz, jeśli tego chcesz. Jeśli będziesz podchodził do tego negatywnie albo byle jak, no to nie odniesiesz sukcesu, ale rozwój można osiągnąć, uważam, w każdym miejscu. A czujesz, że dla tych młodych ludzi jesteś takim autorytetem, wicetrenerem? Nie. W sumie na ten moment nic takiego nie czuję. Też w tym momencie jakby ja, wchodząc do drużyny, zderzam się z wizją, jaką ma trener, którą wcześniej jakby wprowadził do zespołu i ja ją jakby akceptuję i jedynie jeśli coś widzę z mojej pozycji, co mogę lepiej współgrać, to mogę podpowiedzieć trenerowi, ale tylko na zasadzie czysto takiej koleżeńskiej, co na przykład z boiska wydaje mi się może byłoby lepsze w tym momencie albo aspekcie. Ale jeśli tak jest, to miło, to trzeba by o to zapytać młodszych zawodników. A trener korzysta z twoich rad, podpowiedzi, sugestii, spostrzeżeń? Jeszcze nie. Jestem chyba za krótko, mi się wydaje. Dzięki. Dziękuję panu bardzo. Państwu bardzo.